Cześć, witam was na kanale Tylko Fotografia. Dzisiaj wrócimy sobie jeszcze do tematu czułości ISO i omówimy sobie rodzaje czułości ISO. Tak dokładnie, wasz aparat posiada kilka rodzajów czułości ISO. Ale nie musicie tutaj wybierać nic w menu. Wszystko dzieje się po prostu automatyczne poprzez ustawienie konkretnej. Wartości czułości ISO w waszym aparacie w trakcie wykonywania zdjęcia. Dobra, jak tutaj wygląda? Zanim przejdziemy tutaj do konkretów, proponuję, abyście się zapoznali jeszcze z filmami na temat matrycy oraz sposobu jej działania, ponieważ tam są zawarte bardzo istotne informacje oraz dopełniający go film na temat koloru w matrycy. Dobra, to przejdźmy teraz do tych naszych rodzajów czułości ISO. Pierwszym najważniejszym rodzajem czułości ISO jest ISO natywne. Jak to tutaj dokładnie będzie wyglądało? Jeżeli chodzi o wasz aparat ISO natywne jest realizowane tylko i wyłącznie przez fotodiody, które znajdują się na matrycy. ISO natywne jest tylko jedno w całym zakresie tych czułości ISO i może wynosić zazwyczaj 50, w przypadku niektórych smartfonów 100, 200 lub na przykład 400 w przypadku chyba niektórych aparatów średnioformatowych oraz niektórych aparatów z matrycą pełnoklatkową, ale tu nie jestem tej ostatniej wartości do końca pewny. Dobra, jak to wygląda? Czym to się dokładnie cechuje? Otóż natywna czułość ISO cechuje się dwiema rzeczami. Po pierwsze, ma najmniejsze możliwe szumy z całego zakresu czułości ISO, a po drugie, ma największą dynamikę tonalną. Z całego oczywiście możliwego zakresu czułości ISO. Dobrze, a teraz jak wygląda w przypadku pozostałych czułości ISO, pozostałych tych wartości? W jaki sposób jest to tutaj realizowane? Ano bardzo prosto. Jeżeli w naszym aparacie mamy czułość ISO, która wynosi 100, to aby uzyskać czułość ISO 200, sygnał z tych. Fotodiut musi być po prostu dwukrotnie wzmocniony. Jest to oczywiście realizowane przez wzmacniacze analogowe, także tutaj, jak wspomniałem, odsyłam do tego filmu na temat budowy matrycy. I taka czułość ISO, ISO bazowa jest realizowana aż do powiedzmy, niech będzie tu w naszym przypadku 128 tysięcy. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego modelu aparatu. Bardzo istotna sprawa jest. Następująca jeszcze. W niektórych zagranicznych publikacjach możecie spotkać się z tymi nazwami ISO natywnych oraz ISO bazowych zamienionymi. Skąd to wynika, nie wiem tutaj dokładnie, nie udało mi się dotrzeć do tych informacji. Natomiast to, co ja wam tutaj przedstawiłem, jest oczywiście jak najbardziej poprawne. Dlaczego? Ponieważ tutaj wchodzi teraz do gry firma Sony oraz niektóre inne firmy, które posiadają aparaty z podwójną bazową czułością ISO. I jak to tutaj wygląda, to jest bardzo ciekawa sprawa. W przypadku standardowej, bazowej czułości ISO jest to po prostu zakres wzmocnienia od powiedzmy ISO 200 do ISO wspomnianego 128 000. W przypadku podwójnej, bazowej czułości ISO te ISO czułości, wartości są podzielone na dwie grupy. Pierwsza część, i niech to będzie w naszym przykładzie od ISO 200 do ISO 4800, będzie to realizowane przez jeden obwód zmocnienia. Drugi obwód wzmocnienia będzie realizowany właśnie od ISO 5000 do 128000. Dlaczego? Ponieważ dzięki zastosowaniu dwóch obwodów wzmocnienia w przypadku ISO 5000 uzyskamy również bardzo niskie szumy oraz dosyć dużą dynamikę tonalną. Oczywiście nie będzie ona dokładnie taka sama jak w przypadku ISO 200 lub 320 lub 400, ale będzie również bardzo niska. To jest po prostu zupełnie inny obwód wzmocnienia przystosowany właśnie do operacji w takich wartościach ISO, które są już dosyć duże, wymagają dużego wzmocnienia. Co dzięki temu uzyskujemy? No wyobraźmy sobie bardzo prostą sytuację. Fotograf weselny, który plenerze pracuje na tej bazowej czułości ISO pierwszej, czyli w tym zakresie od 200 do 4800, a w kościele tudzież na sali weselnej później pracuje na tej drugiej czułości ISO 5000 do 128000, uzyskując dzięki temu dużo niższe szumy niż w przypadku aparatu, który posiada tylko jedną bazową czułość ISO. No i oczywiście warto w tym przypadku zastanowić się, ponieważ jeżeli wykonujecie zdjęcia i wychodzi wam z ekspozycji, że powinniście wykonać przy na przykład czułości ISO 4400-4200, to może warto by było zastosować tutaj czułość ISO 5000, uzyskując dzięki temu mniejsze szumy, większą dynamikę tonalną. Dobra, i teraz ostatni rodzaj czułości ISO, jest to czułość rozszerzona elektronicznie rozszerzona przez procesor naszego aparatu. Jak to dokładnie wygląda? W przypadku niektórych aparatów może to być oznaczone różnie, ale zazwyczaj są to czułości ISO HIGH 1, HIGH 2, czyli w naszym przykładzie będzie to czułość odpowiadająca 256 tysięcy oraz 512 tysięcy oraz czułość ISO LOW 1, LOW 2, czyli w naszym przykładzie będzie to ISO 50 oraz ISO 25. Dobra, jak to będzie wyglądało w praktyce? Jeżeli te czułości ISO High 1 i High 2 będą jeszcze, powiedzmy, przydatne, ponieważ po prostu procesor cyfrowo rozjaśni nam jeszcze to zdjęcie, tak można powiedzieć, oczywiście wiążą się na tym zwiększone szumy, mniejsza dynamika itd., czyli wszystkie te prawa poprzednie, które Wam tutaj wymieniłem, są w pełni zastosowane, to w przypadku tych czułości LOW1 i LOW2 one nie mają w praktyce żadnego sensu. Już Wam wyjaśnię tutaj dlaczego. Wyobraźmy sobie, że fotografujecie obiektywem 50 ze światłem 1,8 i zaczynacie ustawiać Waszą ekspozycję od czułości ISO 400. Fotografujecie na zewnątrz, chmury okazują się przepalone. Zmniejszacie czułość ISO do 200, chmury dalej są przepalone. Zmniejszacie do 100, chmury dalej są przepalone. Dobrze, jak wspomniałem Wam wcześniej. Wasza matryca zawsze ta część optyczna wykonuje zdjęcia z natywną czułością ISO, którą w naszym przypadku określimy się jako ISO 100. Przełączacie się na ISO 50, to tą wartość LOW 1. No i co w tym wypadku się dzieje? Powinniście mieć chmury, które już powiedzmy nie będą przepalone, ale tak nie jest. Dlaczego? Ponieważ całość jest realizowana w pełni cyfrowo. No w związku z czym żaden algorytm w Waszym aparacie, żaden procesor nie będzie w stanie wymyślić, jaka powinna być faktura tych przepalonych chmur. I co w tym wypadku powinniście zrobić? Tak w praktyce. Po prostu zastosować filtr ND oraz fotografować przy użyciu. Czułości ISO 100 lub 200. Tutaj nie ma w praktyce później już żadnego znaczenia. Po prostu dostosowujecie ekspozycję do tego filtru ND, który macie nakręcony na wasz obiektyw. Co to daje? Po prostu filtr ND przyciemni wam, że tak to ujmę, cały kadr. Natomiast ISO 100, ISO 200 bez problemu poradzi sobie właśnie z tymi przepalonymi chmurami, które już w tym wypadku nie będą oczywiście przepalone. Dobrze i to już wszystko jeżeli chodzi o informacje na temat rodzajów czułości ISO. Co powinniście tutaj wiedzieć? Powinniście wiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Powinniście oczywiście zajrzeć do instrukcji obsługi waszego aparatu lub sprawdzić w internecie jakie wasz aparat posiada rodzaje czułości ISO i jakim wartością one odpowiadają, a następnie fotografować w taki sposób, aby zawsze korzystać z tych wartości, szczególnie w przypadku aparatów, które posiadają to podwójne bazowe ISO, które powodują najmniejsze szumy oraz największą dynamikę tonalną. Oraz oczywiście nie korzystać, jeżeli nie musicie z tych wartości low 1, low 2, o tych wartościach high 1 i high 2 w ogóle nie wspominam, ponieważ tutaj będzie przeogromny szum oraz to zdjęcie będzie w praktyce nieczytelne. Także to wszystko w dzisiejszym filmie. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.